Cześć! Vlogmas dzień 24. Wiecie, co to znaczy? Że dotrwałam do końca, a wy razem ze mną. Cieszę się z tego przeogromnie. Dzisiaj odwożę za chwilę Filipa do żłobka. Ja też już się ogarnęłam. Ale co? Może pokażę wam standardowo od rana kalendarze? Hej, hej, hej. Niech się tu znajdzie gwiazdeczka. No nie. To jest akurat świece. No trudno. Słuchajcie, tutaj też już sobie napoczęłam, ale nie otwierałam do końca, bo jestem ciekawa, co tu mamy. O, mgiełka do ciała. Okej, super. Podoba mi się to. Otworzyłam ją sobie i wiecie co? Naprawdę pachnie tak imbirowo. Okej, ciekawa rzecz. Ciekawa, fajnie, że się coś takiego trafiło w kalendarzu. Ja odwiozłam właśnie Filipa i plan na teraz jest taki, że właśnie podjechałam pod dom, idę sobie zjeść śniadanie, a później idę na zakupy. Wiecie, nie chodzi się głodnym na zakupy, bo to się zawsze kończy zbyt dużą ilością kupowanych rzeczy. Dlatego ja idę właśnie szybciutko zjeść śniadanie, później jadę na te zakupy. Później jak wracam z zakupów, mam plan ogarnąć trochę łazienkę, a później jeszcze zrobić ten blok czekoladowy. No i co? Oczywiście pojechać po Filipa. Tak się dzisiaj... taki mam plan do zrealizowania na dziś. Odzywam się później. Ja już jestem po zakupach. Byłam też zatankować auto, bo mi się zaświecił żebrak. No i wiecie, a są święta, będziemy jeździć autem, więc musiałam zatankować. Co jeszcze? Lecę teraz wszystko to rozpakować, ogarnąć tą łazienkę, a później zostaną już rzeczy tylko przyjemne, czyli pakowanie prezentów, czyli zrobienie tego bloku czekoladowego, który zrobię praktycznie pewnie dopiero wieczorem, żeby na noc, wiecie, go wstawić do lodówki. Kupiłam składniki na sałatkę, bo może na pierwszy dzień świąt zrobię sałatkę. Znaczy, no nie może, skoro już kupiłam składniki, to po prostu ją zrobię. Więc wiecie. I jeszcze muszę zrobić listę rzeczy, które musimy zabrać jakby na noc, żeby wiecie, żeby tam wszystkie jakieś tam leki Filipa, nie leki, jakieś piżamy, srutututu, wszystko, żeby to zapakować i żeby tego nie zapomnieć. Lecę, odzywam się później. Dobra, słuchajcie, ja właśnie ogarnęłam łazienkę, spakowałam prezenty. Kurde, nie wzięłam ich do samochodu. Miałam je wziąć, zabrać do samochodu, żeby ich Filip nie widział. Dobra, muszę się cofnąć. No dobra, teraz już zrobiłam wszystko, co miałam zrobić. Prezenty są w samochodzie, także mam nadzieję, że po prostu, wiecie, Filip ich nie zobaczy, nie ogarnie. Co prawda to nie są prezenty dla niego, ale no niech magia świąt trwa, niech Mikołaj tam, wiecie, prezenty przynosi. Dobra, jadę teraz po niego do żłobka i wracamy i wiecie, zobaczymy, co tam się będzie dalej działo. Wiecie co? Skończyłam do was mówić, wyłączyłam telefon, włączyłam auto, ruszyłam i przywaliłam w auto innej kobiety, która podjechała w trakcie, kiedy do was mówiłam i stanęła. I wiecie co? Miałam kolizję.
Noż, kurde, tylko tego mi było trzeba, nie? Naprawdę. Przyjazd po Filipa się opóźnił, wiecie. A w ogóle na nagraniu, bo sobie sprawdziłam, widać, kiedy ta pani podjeżdża i tam w takim lewym górnym rogu, że tak powiem, jest właśnie ten moment, kiedy ona tam sobie podjeżdża. Także w ten samochód, który tam sobie podjeżdża, walnęłam. Biorę to na siebie, to moja wina, nie zauważyłam tej kobiety, nie spojrzałam w lusterko, spojrzałam tylko w boczne jej nie widziałam. Także, no po prostu nie widziałam, moja wina, ubezpieczyciel to jakoś tam pewnie pokryje, trochę nam poleci po ubezpieczeniu. No ale cóż, najważniejsze, że nie zrobiłam krzywdy kobiecie, że jej samochód ruszy, bo mówiła, że to jest jej jedyne auto i musi go mieć, żeby, wiecie, jeździć i tak dalej, funkcjonować. Także, kurde, no biorę to na siebie, moja wina. Wiecie co, do tej pory mi jeszcze pewnie ręka lata, bo nie mogłam się uspokoić. Dobrze, że tak powiem, sąsiad nam to spisywał, całe to oświadczenie, bo ja bym chyba nie dała rady, bo tak mi się ręka na początku trzęsła. Teraz już jest trochę lepiej. Wiecie, no i tak musiałam przyjechać po Filipa, także ja idę po niego, bo już i tak jest późno. Dobra, odzywam się później. Filip sprawdza, co to jest. Wow, co to takiego? No, a wiesz co, to jest taka książeczka do malowania pędzelkiem i wodą. Będziesz malował? Tak. To połóż sobie na stoliczek. No i jeszcze będziesz malował? Wow. Już nie ma pięcia? No, pomaluj jeszcze trochę. Jena? Mikołaj przynosi? Mikołaj przynosi co? Przyniesie ci dzieciom. Dzieciom prezenty, a myślisz, że tobie też przyniesie? Bierze z jakimś autkiem. Z autkiem prezent, aha. Już tu nie ma nic. No to zamocz w wodzie jeszcze. No, zamocz i maluj. To się ręka. No, ręka też. I buzia jeszcze. A, buzia. O, już maluję tutaj. Słuchajcie, kochani, ja odłożyłam Filipa spać, zrobiłam ten blok czekoladowy,
A teraz oglądamy sobie z mężem serial Wednesday, zaczęliśmy oglądać. A ja chciałam Wam życzyć wszystkiego dobrego na te święta, zdrowia przede wszystkim. Jeżeli mamy zdrowie, to o wszystko resztę możemy się zatroszczyć. Słuchajcie, życzę Wam zdrowia, radości, spokoju na te święta, pogody ducha, żebyście spędzili te święta tak, jak sobie tego wymarzyliście. Bądźcie zdrowi, bądźcie bezpieczni. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam, że byliście tutaj ze mną. I do zobaczenia niedługo. Pa!